Wielki Post, który rozpoczęła Środa Popielcowa, to 40 dni, które są nawiązaniem do 40-dniowego pobytu Chrystusa na pustyni, przed Jego powrotem do Jerozolimy i śmiercią na krzyżu. W Kościele katolickim to szczególny czas. Czytania na ten dzień, również ze Starego Testamentu, dotyczą tej właśnie perspektywy, którą otwiera pierwszy dzień Wielkiego Postu. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kapłani w tym dniu przybierają szaty liturgiczne w kolorze fioletowym, symbolizującym ten rozpoczynający się okres Wielkiego Postu, który jest między innymi czasem pokuty dla chrześcijan. Pokuta w tym znaczeniu ewangelicznym oznacza nade wszystko właśnie nawrócenie, zmiana sposobu życia. Okres Wielkiego Postu jest takim wezwaniem do szukania prawdy o własnym życiu i do nawrócenia. Każdy z nas ma poczucie grzeszności i słabości oraz odczuwa potrzebę przemiany. Warto więc w tym czasie wielkopostnej refleksji i pokuty zastanowić się, na czym polega ta istota nawrócenia. Kościół wzywa w tym czasie wiernych do szczególnego praktykowania jałmużny, postu i modlitwy. Mocne słowa na temat tego, jak je praktykować, zawiera czytanie z Ewangelii na ten dzień. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak pokutnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wylewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoje jałmużna pozostała w ukryciu. Nazwa Środy Popielcowej bierze się z praktykowanego tylko w tym dniu obrzędu posypania głów wiernych popiołem. Wedle tradycji to popiół powstały ze spalenia palm, które były użyte w niedzielę palmową poprzedniego roku. Między innymi w ten sposób Środa Popielcowa nawiązuje do okresu, który poprzedza święto Zmartwychwstania. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię oraz z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Te słowa wypowiadają księża, gdy posypują głowy wiernych popiołem. Wierni wzywani są też w tym dniu przez duszpasterzy do podejmowania swoich własnych postanowień na ten czas.